Czy naprawdę wyrzucasz ciepło z wszystkich twoich urządzeń chłodniczych prosto do atmosfery i jeszcze dogrzewasz twój budynek piecem czy innym źródłem ciepła? Czy stać cię na to? Cześć, nazywam się Oskar Krapkowski i jestem twoim przewodnikiem po chłodnictwie. A w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o odzysku ciepła. To jest pan Mirek. Pan Mirek ma hurtownię spożywczą, a w hurtowni świeży towar o bardzo wysokiej wartości. Towar pana Mirka musi być utrzymywany w chłodzie, bo inaczej bardzo szybko się zepsuje. Straci całą wartość, a pan Mirek straci pieniądze. Dlatego w hurtowni pana Mirka znajduje się 7 komór chłodniczych. Każda z nich utrzymuje odpowiednio dla danego towaru temperaturę. Pan Mirek podczas ostatniego obchodu stanął i doznał olśnienia. Ale skoro tutaj jest zimno, to gdzie się podziało to całe ciepło? Czyżbym wyrzucał wszystko na zewnątrz? Pan Mirek jako przedsiębiorca potrafi liczyć, więc złapał za telefon i zadzwonił do Krapkowskich. O, ktoś dzwoni. Halo? Okej. Dobra, już odpowiadam, spokojnie. A więc tak, sprawa ma się bardzo prosto. Bo skoro to skraplacz ma największą temperaturę w całym układzie chłodniczym, to właśnie z niego musimy pozyskać tą energię. I oddać ją z powrotem do budynku, no tylko że już do ogrzewania części użytkowej. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Trzeba po prostu dorzucić drugi wymiennik, który będzie pełnił rolę skraplacza. Zaraz przedstawię ci to na rysunku. Narysujemy taki podstawowy układ chłodniczy. Czyli sprężarka, kawałek dalej, skraplacz z wentylatorem. Element rozprężny. Parownik. I powrót do sprężarki. W parowniku tradycyjnie również wentylatory. Teraz w jaki sposób odzyskujemy ciepło przez dorzucenie dodatkowego skraplacza? Musimy go dorzucić na pewno już przed tym tutaj o egzystującym skraplaczem z wentylatorem, który oddaje nam całe ciepło na zewnątrz budynku. A więc sytuacja ma się bardzo prosto. W tym miejscu dorzucamy wymiennik płytowy. Do wymiennika płytowego dochodzą 2 rurki. Zasilanie i powrót z wodą od centralnego ogrzewania. Tutaj jeszcze zaznaczę tylko kierunki przepływu. I teraz tutaj idzie woda z powrotu w centralnym zasilaniu, która ma temperaturę dużo niższą niż ta z zasilania. I ogrzewa się nam w skraplaczu i wraca do budynku do ogrzewania. Proste? Myślę, że bardziej proste już być nie może. Jest jeden mały haczyk. Jeśli będziemy schodzić z temperaturą skraplania, będziemy schodzić również z ciśnieniem skraplania. Więc jak za bardzo dochłodzimy ten ciekły czynnik, spadnie nam ciśnienie i nie utrzymamy odpowiedniej różnicy ciśnień w układzie chłodniczym, przez co nie będzie odpowiedniego przepływu, i równo z obniżeniem przepływu obniży się nam wydajność chłodnicza. Będzie niższa temperatura odparowania, ale wydajność chłodnicza nieco spadnie. Dlatego należy zastosować presostat wentylatora. Presostat wentylatora będzie załączać i wyłączać wentylator w tym układzie,
żeby kontrolować to ciśnienie skraplania, żeby utrzymywać je po prostu na odpowiednim poziomie, żeby cały czas ta różnica pomiędzy strefą wysokiego ciśnienia przed zaworem rozprężnym, a strefą niskiego ciśnienia za zaworem rozprężnym, był ten żeby ten stosunek był po prostu idealny, żeby nic się tam nie zachwiało. Warto takie coś dorzucić również dla pompy, która przetłacza wodę przez wymiennik płytowy. Tutaj znajduje się pompa i ona też powinna mieć kontrolę wysokiego ciśnienia. Jeśli ciśnienie spadnie w układzie, taki presostat się otworzy, przez co zatrzyma pracę pompy. W ten sposób wyregulujemy sobie to urządzenie chłodnicze. Ale bez zagłębiania się w temat typowo techniczny, co to oznacza dla Ciebie jako użytkownika takiego urządzenia? Masz przede wszystkim kilka kilowatów ciepła zaoszczędzonego, prawda? Bo jeśli ogrzewasz budynek na ekogroszek, utrzymujesz tam temperaturę na grzejnikach rzędu 50 stopni przy minus 20 na zewnątrz, no to taka chłodnia na spokojnie wygrzeje ten budynek. To jest naturalna sprawa. Odprowadzając 10 kW ciepła z budynku, ładujemy jeszcze moc elektryczną sprężarki, uzyskujemy jakieś 13-14 kW ciepła, które jest cały czas wyrzucane. Twoje pieniądze w ten sposób się marnują, lecą w atmosferę. Można temu zapobiec przez zastosowanie odzysku ciepła. Jest jeszcze jedna metoda na odzysk ciepła. Jest nieco prostsza, bo nie wymaga wpinania dodatkowego skraplacza do instalacji centralnego ogrzewania. Nie ma tam takiego wymiennika pośredniczącego. To jest też dodatkowy plus, bo nie ma takich strat ciepła na wymiennikach. Ale skupiając się na najważniejszym. Ta metoda polega na zamontowaniu klimakonwektora w pomieszczeniu, gdzie znajdują się urządzenia chłodnicze typu na przykład regał chłodniczy, typu lada chłodnicza i to ciepło jest odprowadzane zazwyczaj na zewnątrz, a my dorzucamy dodatkowy skraplacz, który umożliwia odzyskanie tego ciepła z powrotem do pomieszczenia, z którego zostało ono pobrane przez te urządzenia. Już tłumaczę, o co chodzi. Mamy pomieszczenie na przykład sklepu spożywczego. Tutaj znajduje się lada chłodnicza z mięsem, a tutaj regał chłodniczy na nabiał. Standardowo klienci wchodzą, otwierają regał, zamykają, czasem otworzą, patrzą, zastanawiają się, no jak to klienci? No, klient też nie do końca idzie do sklepu po to, żeby oszczędzać Twoje pieniądze, tylko żeby wydać swoje i żebyś Ty mógł na tym zarobić. Także ma jakby do tego prawo, żeby sobie popatrzeć, powybierać. Ale z tego regału chłodniczego mamy wyprowadzone dwie rurki do zewnętrznego agregatu skraplającego. Tutaj również załóżmy, że jest jeden agregat skraplający, że nie ma, nie są te zestawy podpięte oddzielnie, tylko jest wszystko spięte w całość pod jeden agregat. I standardowo tam w środku znajduje się oczywiście sprężarka, no i wentylator skraplacz z wentylatorem, który odprowadza sobie to ciepło. Ale my dorzuciliśmy taki myk jak klimakonwektor. Tutaj o, znajduje się nawiewnik i on sobie rozprowadza powietrze po pomieszczeniu. Tak? I dwie rurki idą do wnętrza tego klimakonwektora i oddają wewnątrz klimakonwektora ciepło, które normalnie by było oddane przez skraplacz do atmosfery. Czyli realnie pozwalają na zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy.
No, przyjmijmy, że taki agregat chłodniczy ma około 5 kW. Czy do ogrzewania tego budynku nie jest używany czasem kocioł o mocy 15-25 kW? Czy to już nie jest jakiś realny zysk, nie jest to jakiś realny zwrot? Normalną sprawą jest, że urządzenia chłodnicze odprowadzają część tego ciepła z zewnątrz jakby urządzenia z budynku, czyli też wychładzają, prawda? A my to ciepło możemy z powrotem przywrócić, zamknąć ten obiekt, zamknąć to, ten wyrzut, zawrócić bieg ciepła z powrotem do budynku. Po pierwsze, piec będzie się zdecydowanie rzadziej włączał ze względu na to, że nie będziemy aż tak wychładzać budynku, bo będziemy to ciepło recyklingować. A po drugie, z pracy sprężarki również wprowadzamy dodatkową energię cieplną. Jednak jest tutaj też mały myk. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli za bardzo zejdziemy z temperaturą skraplania, będzie za mała różnica ciśnień, wydajność chłodnicza spada. Sterowanie takim systemem odzysku ciepła może być zarówno skomplikowane, jak i bardzo proste. Najlepiej jak kontrola takiego systemu odzysku ciepła odbywałaby się bezobsługowo dla użytkownika. Jeśli chodzi o to, żeby nie zaprzątał sobie głowy czymś, co nie jest, nie wiąże się typowo z handlem. Wiadomo, że każdy przedsiębiorca jest dość zapracowany. Dlatego my planujemy wprowadzenie takiego rozwiązania, które umożliwi sterowanie systemem odzysku ciepła w sposób zupełnie bezobsługowy dla użytkownika. System będzie sobie sam wybierał, czy teraz warto odzyskać ciepło, czy lepiej je wyrzucić do atmosfery. Dlatego bądź na bieżąco, obserwuj kanał, a niedługo zobaczysz taką nowinkę techniczną. Mam nadzieję, że zaciekawi Cię to i zdecydujesz się na odzyskanie ciepła z Twoich urządzeń chłodniczych. Jeśli też jesteś tak jak pan Mirek, przedsiębiorcą, myślisz o pieniądzach, potrafisz liczyć, zapraszam Cię do kontaktu. Tymczasem zostaw subskrypcję i komentarz pod tym odcinkiem i do zobaczenia w następnym.